Jeszcze nim zaczniemy, odcinek dotyczy pewnej szokującej rzeczy, która kilka lat temu miała miejsce w internecie, ale takiej szokującej w szokującym znaczeniu, a nie w niepokojącym znaczeniu. No i tak tylko chciałem was ostrzec. Miłego oglądania. Internet pełny jest szokujących i niepokojących filmów, ale czy pamiętacie jeden szczególnie szokujący, a na pewno niepokojący? Jego nazwa to One Man, One Jar i z pewnością wielu z was słyszało o nim chociaż raz w swoim życiu, albo chociaż raz przeglądając internet. Tak jest, mityczny, w pewnym sensie zaginiony, z drugiej nie do końca film, gdzie bliżej nieokreślony na filmie mężczyzna wkłada sobie słoik w dupę. A następnie wskutek działania gigantycznych, paranormalnych, nie z tego świata sił, słoik ulega zniszczeniu i wybucha w dupsku bohatera filmu. Samo nagranie zyskało gigantyczną popularność i do tej pory jest swoistym memem, a jednocześnie legendą internetu. Jednakże jaka jest jego prawdziwa historia i gdzie w internecie pojawiło się ono po raz pierwszy? Tak więc cześć wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym filmie na kanale, w którym zajmiemy się właśnie historią mitycznego filmu One Man, One Jar. Nim zaczniemy, zostawcie suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem, wpadnij na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu, tam fajne rzeczy się ostatnio dzieją, a tymczasem myślę, że możemy pomalutku zaczynać tę pasjonującą historię. Wiecie co, to będzie trochę dziwny film, ponieważ będzie trzeba powiedzieć, o co chodzi, nie mówiąc o co chodzi, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, a więc od czego by tu zacząć? Okej, w takim razie, jeżeli korzystałeś bądź korzystałaś z internetu przez ostatnie kilka lat i dość mocno ogarniasz internetowe memy i tak dalej, to z całą pewnością słyszałeś bądź słyszałaś o czymś takim jak One Man, One Jar. Czyli dość klasyczny, mocno szokujący internetowy film, który najprościej mówiąc można opisać jako materiał przedstawiający gościa, który wpycha sobie słoik w dupę. Tak najprościej mówiąc. W każdym razie One Man, One Jar to obecnie dość spory mem w internecie, a raczej taka swoista legenda internetu, bardziej bym powiedział. Jeżeli w tej chwili spróbujesz odnaleźć go gdzieś w internecie, to będzie to trochę ciężkie. Jednakże dla chcącego nic trudnego. Na YouTubie z oczywistych względów nie znajdziesz tego filmu, natomiast latają tutaj pewne jego bardziej ugrzecznione wersje stworzone przez inne osoby, nie przez autora oryginalnego filmu. Te materiały z oczywistych przyczyn są pozbawione tego najbardziej szokującego elementu, tego momentu kulminacyjnego w filmie, gdzie główny bohater epickiego filmu wkłada sobie słoik po ogórkach w dupę, a następnie słoik ten, po dłuższym kontakcie z wnętrzem naszego bohatera, ulega samozniszczeniu, samodestrukcji, dosłownie wybucha w dupie bohatera. A następnie ten, w to zaskakujące, totalnej ciszy, ponieważ gość jest po prostu gigatwardzielem, wyjmuje pozostałości po słoiku, po ogórkach z dupy swojej. Najprościej mówiąc. Materiały, które cały czas latają po YouTube, zasadniczo przedstawiają ludzi w dość podobnej sytuacji, tyle że po prostu podchodzą do słoika i nic więcej. Są to oczywiste fejki, jedynie parodujące oryginalny film, który cały czas lata po internecie, ale ja nie powiem wam jak go obejrzeć. Chociaż najprawdopodobniej, jeżeli bardzo będziecie chcieli to zrobić, to i tak go znajdziecie. Tak więc, skoro ogół sprawy mamy już za sobą, odpowiedzmy sobie na pytanie, skąd właściwie pochodzi ten film i skąd się wziął w internecie. Kto go stworzył, a także kogo widzimy na samym filmie i kiedy został zapostowany w internecie po raz pierwszy. Tak więc, aby udzielić odpowiedzi na to pytanie, musimy cofnąć się o prawie 15 lat do tyłu, do 2008 roku. To był dość mityczny rok w historii internetu. Tak więc można powiedzieć, że w 2008 roku po internecie latało całkiem wiele materiałów tego pokroju, które zawierały One Man, Two Girls, cokolwiek i jakiś jeden przedmiot do tego. I zazwyczaj, albo raczej zawsze, był tutaj jakiś negatywny, szokujący kontekst. I co niektóre z tych filmów są naprawdę obrzydliwe i okropne. Jednakże spośród tych wszystkich naprawdę okropnych rzeczy z One Man, One Jar chociaż można się pośmiać ze względu na głupotę gościa, który występuje w tym filmie. Jednakże kiedy pojawił się on w internecie po raz pierwszy? I co zaskakujące, nie jest to jakaś mega zagadkowa data czy cokolwiek, ponieważ jest to dość powszechnie dostępna informacja. Mianowicie One Man, One Jar w internecie po raz pierwszy pojawił się 3 grudnia 2008 roku na pewnej stronie internetowej skierowanej dla osób dorosłych. Otóż wówczas na tej podobno totalnie porypanej stronie opublikowany został materiał wówczas zatytułowany One Guy, One Cup. Opis tego filmu był następujący. Dzielicie jedno kliknięcie od zostania świadkiem jednej z najbardziej niepokojących rzeczy, jakie kiedykolwiek zapostowałem. Nadal staram się dojść do tego, czy to było celowe, czy nie. Najprościej mówiąc, autor dalej
dywaguję na temat tego, dlaczego ten ziomek nie zaczął krzyczeć, kiedy słoik pękł wiadomo w jakim miejscu. Tak więc wówczas dwuminutowy filmik, gdzie ziomek robi przysiad na słoik z jednoczesnym pochłonięciem słoika, został zapostowany. No i wiecie, jak to jest z około śmiesznymi filmami w internecie. One lubią się szybko rozprzestrzeniać i tak również stało się z tym materiałem, który dość szybko stał się sporym wiralem w internecie. Był on repostowany w wielu miejscach, a nawet jego oryginalny upload zgiwał miliony wyświetleń. Co tu dużo mówić, nawet sam film zyskał swoją stronę na IMDb. Kumasz? Tam materiał został opisany jako: odważny mężczyzna decyduje się włożyć w siebie słoik z nieznanego powodu. I tak następuje nieuniknione. No, nastąpiło, bez kitu. Na stronie na IMDb znajduje się pewna informacja, mianowicie aktorem, który odgrywa nienaganną rolę głównego bohatera w tym filmie, jest niejaki Aleksej Tatarow, który ponadto ma na swoim koncie również jeszcze jeden występ w innym świetnym dziele kinematografii, mianowicie o nazwie One Guy, One Screwdriver. I w takie sprawy lepiej się nie zagłębiajmy, bo jest zawsze duża szansa, że znajdziemy coś, czego znaleźć byśmy nie chcieli. W każdym razie, patrząc na to wszystko, czego się dowiedzieliśmy, jeżeli na wspomnianej wcześniej stronie internetowej pojawił się One Man One Jar w 2008 roku i wygląda na to, że osoba, która go wstawiła, nie jest jego autorem, tylko skądś weszła w posiadanie tego filmu, to najprawdopodobniej grudzień 2008 roku to nie jest pierwsza data jego publikacji, to nie jest jego pierwsze pojawienie się w internecie, prawdopodobnie było coś wcześniej, ale my o tym nie wiemy i raczej tego nie znajdziemy. I może lepiej nawet tego nie znajdować. Tak więc miejsce pierwszej publikacji tego filmu w internecie najprawdopodobniej po dziś dzień pozostaje nieznane, no ale być może jednak nie. Zagłębiając się dalej w tę przerażającą historię, kim jest Aleksej Tatarow? Jeżeli pojawił się w dwóch tego typu filmach, gdzie testuje swoje umiejętności, to w sumie nie wiem co. Ale to on odpowiada za ten film i jest już także powszechnie znany w internecie, przynajmniej jego wizerunek. I powołując się na pewne źródła, to wygląda on tak. Powołując się na jeszcze większą ilość pewnych źródeł, a mianowicie na ten film o legendzie Jarmana, ponieważ tak Aleksej jest określany w internecie, po necie ma podobno latać jakiś folder ze zdjęciami, który ma pokazywać go, gdzie testuje swoje umiejętności wkładania w siebie rzeczy na innych obiektach. W każdym razie, kiedy wideo stało się bardzo popularne, ten miał zdobyć kontakt do osoby, która zapostawała go na tamtej stronie i wówczas udzielił swoistego wywiadu. Czytaj, odpowiedział na kilka pytań, które nurtowały społeczność na temat filmu, gdzie wsadza sobie słój do dupy. Streszczając jego bardzo długą wypowiedź, kiedy nagrywał ten film... Nie mogę. Kiedy Jarman nagrywał One Man One Jar, był sam na chacie. Dla jasności, ziom ma żonę i dzieci. A w momencie nagrywania tego filmu na chacie był zupełnie sam i zrobił to, co zrobił, po czym słoik pękł w jego dupie i on na tym filmie, dla jasności, nie wydaje żadnego odgłosu, po prostu ten słoik pęka, a on jakby nigdy nic, wyciąga jego pozostałości. Tak dla jasności, on się nie wydarł na tym filmie nie dlatego, że ktoś był za ścianą. Jezus Maria. Wyobraź sobie sytuację, że chillujesz sobie bombę na chacie, a nagle twój współlokator przeraźliwie drze się zza ściany, a później otwierasz drzwi i dowiadujesz się, co on tak naprawdę tam wyprawia. I nie, to nie dlatego, że bynajmniej grał w sobie coś i się wystraszył, albo oglądał mój film i się wystraszył. To też jest prawdopodobne. Wówczas życie swoim współlokatorem już nigdy nie było takie samo. Aczkolwiek poczekajcie na dalszy ciąg tej historii, albo może nawet poprzedni. Skoro już wspomniałem o rodzinie Aleksieja, to sam Aleksiej w 2009 roku, czyli na jakiś czas po opublikowaniu nagrania w internecie, był 40-letnim Rosjaninem, który pracował jako menadżer na Ukrainie. I ostatecznie wychodzi na to, że chłop totalnie nie spodziewał się, że materiał zdobędzie jakąkolwiek popularność, albo że on sam za jego pośrednictwem stanie się sławny, ale ostatecznie jakby był tym ucieszony nawet. Swoją drogą, taka przekminka, wyobraźcie sobie, że jest 2015 rok, wy oglądacie swoich ulubionych youtuberów, którzy robią challenge. I nagle któryś z nich na swój kanał wstawia One Jar Challenge, gdzie robi dokładnie to, co Jarman na swoim filmie. To by było zbyt mocne.
Dobrze, że nie żyjemy w takim świecie, gdzie to się wydarzyło. W każdym razie, wracając do tematu, dla naprawdę wielu osób największą tajemnicą tego filmu jest to, co on zrobił później i jak zagoił swoje rany czy cokolwiek. I Aleksej odpowiedział na to pytanie w bardzo zaskakujący sposób. Otóż, tak jak wspomniałem wcześniej, on nie wydarł się na tym filmie, bo chciał. Najwyraźniej jest to jedna z tych osób, która ma na tyle wielką odporność na ból, że jak słoik wybuchnie ci w dupie, to nic sobie z tego nie zrobisz. Gościu wyjął pozostałości słoika, a następnie... Następnie miejsce eksplozji napchał watą i nie wybrał się do lekarza, ponieważ nie chciał tłumaczyć się z zaistniałej sytuacji, z tego, gdzie odniósł takie rany, na jakiej bitwie. A następnie, kiedy zagoił wszystkie rany, rok później wziął udział w kolejnym filmie. Tym razem już nie tak popularnym, sequele zwykle nie są tak dobre jak oryginały, przynajmniej w pewnych kwestiach, gdzie robił zasadniczo podobne rzeczy, ale ze śrubokrętem. Reasumując, to jest właśnie cała historia szokującego nagrania z internetu, gdzie pewien Rosjanin w średnim wieku dokonuje niewyobrażalnej rzeczy, której nie dokonałby nikt inny. I właśnie zbudował totalny, gigantyczny segment historii w internecie. No tak, pewne rzeczy się zdarzają, a pewnych rzeczy się nie zapomina. Chociaż chciałoby się zapomnieć i chciałoby się je odzobaczyć. Reasumując, niestety nie mamy wpływu na pewne rzeczy, które nas spotykają i o co niektórych rzeczach po prostu warto mówić, że nigdy się nie wydarzyły. Tak samo można powiedzieć, że kinowa kariera Aleksieja nigdy nie miała miejsca. On tak naprawdę nigdy się nie wybił i nigdy nie stworzył najbardziej zapadającego w pamięć szokującego nagrania w internecie. To było ciężkie. No i w dzisiejszym filmie to byłoby już na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie, zostaw koniecznie suma na kanale, także kciuka w górę pod tym filmem. Wpadnij jeszcze do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. Ja tymczasem będę spadał, trzymajcie się, miłego dziękuję wszystkim. I w ogóle ten, jak to się mówi, prima aprilis, siemano, trzymajcie się, cześć.